6 grudnia 2013 roku Sejm poprzez aklamację ustanowił rok 2014 rokiem Oskara Kolberga. 22 lutego przypada 200. rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora i etnografa. Oskarowi Kolbergowi poświęcone jest Muzeum w Przysusze. To właśnie tutaj, w Przysusze, w placówce, która podlega Muzeum Wsi Radomskiej, zaprezentowano album poświęcony Kolbergowi. Pokażemy tam całą biografię Oskara Kolberga. Od jego dzieciństwa poprzez jego ścieżki życia, tak? Czyli przez Przysuchę, Warszawę, później Ukrainę i koniec jego życia, schyłek Kraków, gdzie jest pochowany. Prezentacja albumu to pierwszy akcent obchodów roku kolbergowskiego. Kolejnym jest festiwal w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu, szkole, która nosi imię Oskara Kolberga. Od 12 lutego zaczynamy 3-dniowy festiwal KKK kontrolowany. To potrójne K symbolizuje w pierwszym dniu K jak kwadrofonik, w drugim dniu K jak kapela ze wsi Warszawa, a w trzecim dniu K jak Kilar, a nade wszystko K jak Kolberg. Zainteresować Polaków Kolbergiem wcale łatwo nie jest. Z badań wynika, że zaledwie 8% mieszkańców Polski wie, kim był Oskar Kolberg. Ten rok ma to zmienić, choć władze Przysuchy od lat starają się popularyzować między innymi twórczość etnograficzną Kolberga. Początki były trudne, rozpoczynaliśmy promowanie postaci Oskara Kolberga na ziemi jeszcze ówczesnej kieleckiej, radomskiej, mazowieckiej, a dziś mamy pewien sukces, imię Oskara Kolberga rozbrzmiewa w całym kraju. 21 lutego w Przysusze rozpoczną się oficjalne obchody roku kolbergowskiego. Obchody zainaugurować mają m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz i minister kultury Bogdan Zdrojewski.